Cześć, dzisiaj lekcja pod tytułem flażolety wymuszone lub tam sztuczne, jak zwał, tak zwał, uwaga. Wiadomo, one wychodzą najlepiej na przesterku. Zobaczcie sobie na przykład, jak tutaj u mnie to brzmi. Chodzi, żeby był dosyć mięsisty przester, taki wyraźny, bo jeśli zrobimy sobie taki crunch, to też brzmi, tylko wtedy jest mniej takiego, mniej pisku. Teraz zrobię na normalny. I teraz dobra, jak to coś zrobić? Tutaj cała sztuczka polega na tym, że po uderzeniu w strunę tłumimy tęże strunę tutaj palcem, kciukiem. Tą częścią spodnią, tą, którą jakby możemy, najbliższą częścią palca, którą możemy po prostu dotknąć strunę. Najlepiej tak, piórko trzymamy tak, żeby wystawało troszeczkę. Czyli wtedy mamy, jeśli troszeczkę wystaje, wtedy mamy dosyć blisko ten kciuk. Jeśli mamy dalej piórko, to teraz, żeby zagrać flażolet, to musimy ten kciuk bardziej przykładać. Jeśli ustawimy sobie właśnie tak, żeby wystaje czubek. Mam nadzieję, że to widać. Taki niewielki czubek. I teraz tak, uwaga. Na przykład na trzeciej strunie G. Wiem, że to bardzo ciężko jest obszaić na tym, co pokazuję. Generalnie chodzi o to, żeby to stłumienie struny było minimalnie opóźnione, czyli na przykład uderzamy i po ułamku sekundy dopiero dociskamy. Widzicie, jak ja to robię, to tutaj robię taki ruch kciukiem. Normalnie jak gram, to gram tak. A teraz jak gram flażolety, to ten kciuk tak troszeczkę go zginam, ten kciuk. Tutaj musicie wyćwiczyć taki swój sposób, być może jakoś znajdziecie może inny troszeczkę układ ręki. Ja w każdym razie akurat mam gitarę tak zawieszoną, ręka jest pod takim, dłoń nadgarstek sam jest pod takim kątem, czyli mniej więcej o coś takiego leży. To piórko, tak jak mówiłem w poprzednich filmikach, ogólnie przy kostkowaniu, tym bardziej przy flażoletach, powinno być troszeczkę pod kątem. O. Widzicie, trzymam tak, a nie tak. Nie równolegle do struny, tylko troszeczkę pod kątem, o takim kątem mniej więcej. Wtedy troszeczkę lepiej wychodzi. Słyszycie ten pisk. Ważne jest miejsce, w którym uderzamy. Jeśli uderzamy przy przetworniku tym... Słyszycie, pisk nie za bardzo chce wyjść. Przesuwam rękę w lewo, to zauważcie, w którym miejscu wychodzi fajnie. Najlepiej akurat w mojej gitarze wychodzi jakby tutaj, gdzie są ta część przetwornika przy gryfie. To jest wtedy najbardziej taki piskliwy. Tutaj też co prawda wychodzi. Czyli widzicie, można zrobić to na każdym progu, w przeciwieństwie do flażoletów naturalnych, które...
bardzo. 12, 7, 5, tutaj na 17. Przepraszam, 19. Także może jeszcze raz to powtórzę, żeby to było bardziej jasne. Rękę trzymamy sam nadgarstek, wiadomo, pod takim kątem, nie wzdłuż, tylko pod tym kątem. Piórko tak samo, mniej więcej pod podobnym kątem jak ręka. Troszeczkę może mniejsze, widzicie, bo piórko mam tutaj troszeczkę takim, znowu zabawa z tymi kątami. Jakieś 25 stopni pewnie. I teraz po uderzeniu struny. Po uderzeniu struny dotykam po prostu tym kciukiem struny. Jakby ją tłumię, ale nie przytrzymuję dłużej, bo jak przytrzymam dłużej, to w ogóle to zgaszę. Więc uderzam i zabieram. Natomiast nie zabieram gdzieś tam ręki, tylko oczywiście tak, żeby było w gotowości do grania dalszych dźwięków. Drugi sposób, jaki można też robić, wiadomo, mistrzowie może jeszcze mają mnóstwo innych, z tego co ja na przykład sobie też kombinowałem, to można też robić samym piórkiem, ustawić go w ogóle prostopadle do struny. Słychać taki delikatny pisk, podczas gdy robię, uderzam samym piórkiem. Jednak ten dźwięk samej pustej struny w tym wypadku bierze jakby górę. Czy jakiś... Słychać ten flażolet, który jest bardzo tak w tle. Jeśli na przykład uderzam piórkiem tu, a z kolei zaczynam sobie tłumić nadgarstkiem, tym miejscem, to zaczyna się coś dziać. Coś z tego zaczęło wychodzić. Jednak najbardziej wyraźne według mnie to jest robienie właśnie tego flażoletu tą częścią kciuka. I teraz oczywiście, żebyśmy nie grali z tyłka flażoletów, prawda, gramy, to wypadałoby je zastosować do którejś ze skal, na przykład pentatonikę, którą wam podawałem kiedyś. 5-8, 5-7, 5-7, 5-7, 5-8, 5-8. I teraz każdy z tych dźwięków gramy flażoletem. Jest to troszeczkę trudna technika, bo musimy myśleć jeszcze, żeby wydobywać te flażolety. Ale to tak samo możemy zastosować przy ćwiczeniu tych palców tutaj, tego pajączka. Tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, że najlepiej te flażolety właśnie wychodzą i głównie wychodzą w przypadku, kiedy uderzamy strunę w dół. Jeśli uderzamy w górę, to tutaj bardziej... Cholera, wychodzi mi nawet w górę, ale bardziej wyraźne z tego co mi się wydaje, jest właśnie uderzenie w dół. Chociaż w dół też wychodzi i tutaj wychodzi właśnie to uderzenie piórkiem, czyli to tutaj jest tłumie, w dół uderzając tłumie
palcem kciukiem, a w górę tłum jakby piórkiem. Słychać taki delikatny jakby plastikowy dźwięk. Łuk kciukiem. Ten dźwięk dłużej się utrzymuje. I teraz to oczywiście musimy stosować właśnie czy przy ćwiczeniach skali, czy przy robieniu różnych jakichś solóweczek, na przykład jakiś w C-dur. Tyle.